przed nami tydzień z przewagą pogodnego nieba i całkiem przyjemną temperaturą w okolicach 25 stopni. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Jutro w południowej i wschodniej Polsce pogodę psuć będzie chłodny front związany z niżami z nadwschodniej Białorusi i z nadbałkanów. Natomiast na zachodzie i północy na aurę wpływać będzie pogodny klin Wyżu Atlantyckiego. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze atlantyckie. Wschód pozostanie w zasięgu śródziemnomorskiego ciepła. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 22 do 25 stopni. Chłodniej będzie w pasie wybrzeża, 20 kresek, a teraz już Dolny Śląsk. W nocy lokalnie jeszcze przelotnie popada i zagrzmi. Ciepło od 15 do 18 stopni. Do południa na wschodzie jeszcze deszcz, a na zachodzie słońce. Po południu już wszędzie się rozpogodzi. Chłodniej, ale z komfortową temperaturą od 20 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do 24 w Legnicy. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1003 hektopaskale, wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany, a biometr i warunki na drogach dobre. Upały powrócą do nas pod koniec tygodnia, a my życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.